Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem kręciliśmy się w okolicach dudniącego lasu z nadzieją natrafienia na bandytów, na których dostaliśmy zlecenie od szefa milicji z Krasnoznamiennego, a konkretnie na szefa tych bandytów. Mieliśmy przynieść mu jego głowę. Dosłownie pod koniec poprzedniego odcinka udało się na nich trafić, wygrać walkę i odciąć rzeczoną głowę. W takim razie wracamy na mapę świata. Ja doprowadziłem się również pod koniec poprzedniego odcinka do ładu przy obozie, więc jesteśmy gotowi do drogi. Zastanawiałem się, co dalej, dlatego że już teraz musimy podjąć decyzję, czy idziemy bardziej na północ, ogarniamy Hutor, Panieński Potok, Niedźwiedź, opuszczoną fabrykę. No bo tutaj dalej już chyba nie ma się po co pchać, więc z opuszczonej fabryki moglibyśmy odbić z powrotem do Krasnoznamiennego i Czerwonego Wojownika. Nadal kusi mnie jeszcze tutaj, żeby podejść w ten rejon, zobaczyć, czy coś tam jest. Ale wydaje mi się, że póki mamy jeszcze zadania do ogarnięcia na tym terenie, to na razie sobie tutaj tą część mapy jeszcze odpuszczę. Na pewno na teraz ważnym elementem dla mnie będzie napotkanie karawaniarzy, chociaż tutaj w tej strefie dudniącego lasu chyba ich jeszcze nigdy nie spotkaliśmy, dlatego że mamy kupę wyposażenia, bo walczyliśmy z pijakami i różnymi innymi mentami tego świata i wpadło naprawdę sporo wyposażenia, które w pierwszej kolejności chciałbym po prostu sprzedać. Dobra, wydaje mi się, że idziemy najpierw na Panieński Potok. W takim razie ustawiam azymut na cyrk. Ok, pojawiło się już odstawienie, więc chwila przerwy na czerwonego cukiereczka. Ok, i ruszamy dalej. Kawał drogi przed nami, przejdziemy sobie przez dudniący las, będzie bezpieczniej. Czas również zwalnia w momencie, kiedy jesteśmy wewnątrz lokacji. Więc efekty kawy i herbaty potrwają ciutkę dłużej. Karawaniarze, no proszę, i tak jak powiedziałem, że nigdy ich tutaj nie spotkaliśmy, tak pojawiają się jak królik z kapelusza. Bardzo mnie to cieszy. Witaj podróżniku, czy mogę Cię zainteresować jakimś drobiazgiem z mojej kolekcji? Jasne, że możesz mnie zainteresować, ale bardziej to ja chciałbym zainteresować Ciebie moimi gratami. Ale zobaczmy, co ma. Dobra, z broni ma TT. Naboje oczywiście weźmiemy. Jedne i drugie. Z towarów nie chcę od niego już nic. Na pewno całe jego pieniądze. I mamy niecałe 1000 rubli. Dobrze, w takim razie wyrzucamy po kolei co najcięższe i najdroższe. Na pewno wszelkiego typu zbroje. Kurczę, zobaczcie już. Tutaj mamy 1000 rubli, tutaj mamy 1000 rubli. I to jest w zasadzie już wszystko, na co stać tego gościa. Jakoś wielce z nim tutaj nie powojujemy. No dobra, to dajmy mu dwa te pancerze. I to również za dużo. Dobra, to zróbmy tak. I to jest 974 ruble, więc jeszcze coś mogę mu wsadzić. Okej, jedna kusza jest warta 54, więc tutaj przebijam już w tym momencie. No okej. 997, 996. Niewiele, ale mam nadzieję, że po drodze, bo mamy kawał drogi do przejścia, spotkamy jeszcze więcej karawaniarzy. Może trafi się ktoś bardziej zamożny. Okej. Pieniądze i naboje. Niech weźmie wszystko RAF i za chwilę się podzielimy. Dziewiątki używa Fidel, więc niech sobie je weźmie wszystkie i tym samym jesteśmy gotowi, możemy spokojnie ruszać dalej. Ten hutor bardzo mnie interesuje, bo myśmy tam wtedy
nie weszli do domu, więc tak naprawdę w tej lokacji nie sprawdziliśmy domu. Mi się generalnie wydaje, że w ogóle jakoś specjalnie mocno jej nie sprawdziliśmy, bo ja próbowałem uratować tych ludzi finalnie po tym, jak tamci zabójcy do nich wyszli. Tego nie udało się zrobić i zaraz później pojawił się ten niedźwiedź, który skutecznie odstraszył mnie na długie godziny od tej lokacji. Teraz myślę, że jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, więc jak najbardziej warto sprawdzić tą lokalizację. No dobra, mamy foliarzy. Ten z drewnianą kuszą uciekł od razu za drzewo. Tutaj mamy gościa z zardzewiałym obrzynem. To on będzie chyba największym problemem. Najbardziej niebezpieczny, więc nie będziemy na niego oszczędzać naboi. 16 punktów obrażeń. Ok, Julbars, atakuj tego tutaj. Fidel też nie go zaatakuje i Hexogen również, a potem zobaczymy. No ten tutaj ma kurde coś automatycznego, ale skończyły mu się naboje, choć ja otrzymałem gigantyczne obrażenia. Gość z obrzynem jeszcze stoi. No dobra. Zużyję 4 punkty akcji, żeby wejść do ekwipunku, bo podziały się tutaj naprawdę dosyć niebezpieczne rzeczy. W pierwszej kolejności użyjemy sobie stymulantu, żeby odzyskać trochę zdrowia. Ja tutaj w czasie trwania walki mogę użyć... Czy nie, apteczki też nie mogę użyć w czasie walki. No dobra, w takim razie będę musiał zużyć trochę więcej tych stymulantów. Może też warto by częściej używać tych super stymulantów, zamiast dwóch tych mniejszych, to jednego większego. 66 z 70. No dobra, na razie będzie musiało wystarczyć. Fidel również otrzymał delikatne obrażenia, więc jego też podleczymy. Okej, on jest już zdrowy. Hexogen trzyma się w porządku. Julbars myślę, że również, więc na razie wystarczy. Mamy jeszcze możliwość oddania jednego strzału, więc mam nadzieję, że wystarczy, aby rozwalić tego z obrzynem. Ten wyrąbał we mnie dosłownie cały magazynek. Naboje mu się skończyły i teraz walczy tylko pięściami. No dobra, tutaj jest jakościowy samopał, on nie ma naboi, więc będzie musiał przeładować. Myślę, że po tej walce przełączę Julbarsa w tryb biegania za przeciwnikami. Bo on generalnie stoi w miejscu, jest wyłączony z walki. Dobra, Fidel przytomnie użył Kaspara Midu, żeby podnieść sobie trochę punkty życia. Ok, tego mamy z głowy, tutaj na 88, więc całkiem niezła szansa. No dobra, i wszystkich mamy z głowy. Z Julbarsem pogadajmy tak, żeby on biegał za każdym przeciwnikiem. No dobrze. Naboi do SKS-a jest jak na lekarstwo. I Hexogen nie ma wcale jakoś specjalnie więcej, bo wręcz w ogóle jedynie to, co ma załadowane. No dobrze, teraz dramat zacznie się od tego, że ja będę chciał tu zebrać z nich cokolwiek, a ja już kompletnie nie mam miejsca. No może nie tak kompletnie, bo trochę tego miejsca znowu powstało, bo mamy siłę, ale ta zaraz spadnie na mapie świata. No i będzie problem. Kurde, a te graty aż po prostu szkoda zostawiać.
Kolejny pancerz. Po prostu już nie mam gdzie tego pchać. Dobra, Fidel coś tu jeszcze może udźwignąć. Więc niech weźmie. Dobra, to już zostawiam. Tutaj znowu kolejny pancerz. Chyba tylko Rafy ma wystarczająco wysoki udźwig. Dobra, Fidel może wziąć jeszcze ten pistolet. No i to by było na tyle. On jest już przeciążony. Okej, tak by musiało zostawić. To pójdzie do Rafa. Profen też pójdzie do Rafa. A wódkę też weźmiemy. I tyle. Dziewiątki do Fidela. Kto brał ostatni tego jakościowego samopała? Bo ja go nie rozładowałem. Okej, dobra. 167 sztuk nabojów 9 mm ma w tym momencie Fidel. Całkiem nieźle. Jest już na granicy dociążenia. 3 kilo. Ja tego pancerza już nie wezmę. Ale wezmę pieniądze. Meka z paramidy. Nóż perfuma. No proszę, perfum jak najbardziej. Też 10 perswazji. Jak będziemy w krasnoznamiennym, to ja pisałem wam w komentarzach, bo ostatnio zapomniałem, że trzeba zagadać w końcu z tym gościem. Faktycznie przy tej bramie włożymy sobie kapelusz, który daje plus 10 do perswazji. Popsikamy się tym perfumem i może to zadziała. Miejmy nadzieję, bo dobrze by było już mieć, kurde, w końcu otwarte te drzwi. Dobra, Raf dobił do swojej granicznej, do swojego granicznego udźwigu. Ja myślę, że ja wyrzucę po prostu z najcięższych rzeczy takie jakieś, powiedzmy, no mniej opłacalne. Chociaż jak to patrzę, to kurde, wszystko jest opłacalne, nie? Dobra, na przykład to możemy wyrzucić. I tam już zostały same śmieci. I mamy ostatniego kultystę. Zobaczmy, co on ma. Na pieniądze. Naboje, o, proszę. Dobra, naboje weźmiemy. Ja 3, resztę heksogen. Podzielmy się jakoś. Idel 9. Kawka, herbatka. To mnie bardzo cieszy, bo to za chwilę sobie rozbijemy obóz. No i chyba tyle. Znowu jest pancerz. Pancerz to jest 3 kilo. Ja już tego, kurde, nie jestem w stanie wsadzić. Ewentualnie może coś jesteśmy w stanie wyrzucić. Tylko co? No mięso się przyda, lina się może przyda, może nie, nie wiadomo. Chociaż może jedną... Może jedną można by wyrzucić. Butelka z wodą. Kurde, no wszystko się przyda. Może możemy zużyć trochę tej soli, nie? Moglibyśmy powrzucać tu trochę mięsa. Dać sól, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Dobra, tutaj sól się skończyła, ale może jeszcze ktoś inny ma. Dobra, jeszcze ma Fidel. Nie udało się. Całą sól zmarnował i nic nie urobił. Okej. Porażka, tym razem zupa nie będzie słona. Okej, dobra. Dobra, nie ma soli. Czy ja te przedmioty powinienem wyrzucać tutaj, czy one się wyrzucają z automatu? Nie jestem przekonany. Dobra, soli już nie mamy, więc to by było chyba na tyle. Tutaj widzę, że jeszcze mam parę takich rzeczy, które mógłbym ewentualnie wyrzucić. Jakieś opony. To pewnie nie jest jakoś specjalnie wiele warte. Te zardzewiałe graty również nie są wiele warte. Ale na razie niech zostanie. No dobra, zwolniliśmy trochę miejsca w ekwipunku o tą sól, więc możemy zabrać przynajmniej ten pancerz. To już mógłby spokojnie wziąć Raf. To również mięso, kusze. Okej, tyle.
i ruszamy dalej. Dobrze, rozbijemy sobie obóz. Podniesiemy na szybko statystyki. Zużyjemy też trochę tego mięsa, które generuje naprawdę sporo udźwigu. Dobrze, zanim kawkę to jeszcze zobaczymy. Tak, dokładnie. Wszystko potrzebujemy. Więc kawka, herbatka i możemy lecieć dalej. Przed samym hutorem oczywiście też zatrzymamy się, żeby podnieść statystyki do najwyższych możliwych wartości. No bo zanim dojdziemy, to co już teraz zrobiliśmy, będzie już dawno wspomnieniem. Tutaj w tym panieńskim potoku problem jest taki, że ten niedźwiedź atakuje już na dzień dobry, już przy wejściu do tej lokacji, więc nie ma jakby tej możliwości, żeby strzelać do niego na odległość. To jest na pewno problem, bo no może się nie udać, nie mając broni automatycznej, bo będę musiał bardzo szybko go zabić, zanim on dopadnie mnie. Okej, zlatują się robale. Zlatują się robale. Hexogen strzela z daleka i trafia. Chociaż szczur przeżył. 2 punkty życia mu zostały. Mogę go spokojnie dobić. Pozostały 2 skolie. Skolia atakuje Julbarsa, ale dwukrotnie chybia. No dobrze. Zabierzmy mięso. Wszystko bierze Raw, bo on jeszcze coś jest w stanie unieść. Już teraz powinni wszyscy, bo dostaliśmy profity. A co najważniejsze, 192 punkty doświadczenia padają w bardzo łatwy, szybki i przyjemny sposób. Więc wracamy na mapę świata i ruszamy dalej. Do hutoru już bardzo blisko. Ale podróż zajęła prawie cały dzień. Dobrze, zobaczmy, czy my jesteśmy tutaj w potrzebie stworzenia czegokolwiek. Dobra, napój herbaciany mamy jeszcze godzinę. Więc wytrzymałość spoko, natomiast kawki moglibyśmy się napić jak najbardziej. Tylko Fidel wymaga interwencji, jeżeli chodzi o zdrowie. To myślę, że Fidel mógłby sobie zjeść jakiegoś krakersa. To zawsze delikatnie lżej. No dobra, parzymy kawę. Dostajemy profit siły. No dobra, i chyba tyle. Nie wiem, czy skondensowane mleko warto by jeszcze łyknąć przed tym niedźwiedziem. Wytrzymałość. Może i warto. Mamy 3. Więc łykniemy zawsze to jeszcze trochę więcej wytrzymałości, a co za tym idzie punktów zdrowia. Na pewno wszystkim należy wymienić broń na długą.
Jeszcze zerknijmy, czy to jest wszystko na pewno naładowane, żeby nie było niespodzianek. No i oczywiście musimy to wszystko naładować amunicją AP. To czy nie? O, heksogen ma dwie sztuki. Kurde, no może się nie udać, bo nie wygląda to jakoś specjalnie kolorowo. No ale spróbujemy. Ja również rozładuję. Ja mam 8 sztuk tej amunicji AP. Kurde, no nie wiem. Mało to wszystko. Może jeszcze damy heksogenowi trochę, bo on w sumie ile miał? Miał 2. No dobra, to niech ma te 2 załadowane. I jeszcze 2 byśmy mu dali. A resztę załadujemy my. No dobra, naboi jest bardzo mało, więc tak jak mówiłem, może się nie udać. Nie wiem, czy jestem w stanie po prostu z takim stanem amunicji ubić tego niedźwiedzia. Natomiast myślę, że największym moim problemem będzie to, że ja wejdę do tej lokacji, a ten niedźwiedź będzie stał tuż przy mnie. I jak on zacznie atakować, to ja mogę nie przetrwać tych jego ataków. No ale spróbujmy. Zapiszemy sobie grę i wchodzimy do środka. Walka się zaczęła, niedźwiedź jest tuż obok. Atakuje raz, drugi za 17 punktów obrażeń. Julbars również za 1 i 11, czyli ten drugi atak był krytyczny. No dobra, ja mam tutaj opcję przeładuj. Ja nie chcę przeładowywać. 40 punktów życia. No dobra, może się udać, natomiast warto by coś, kurde, zrobić z moim zdrowiem, bo jeżeli ja zostanę tutaj na pierwszej linii ognia, to w następnej kolejce niedźwiedź mnie dojedzie już na amen. Mamy 3 punkty akcji, moglibyśmy uciec trochę w tą stronę. Być może się mną nie zainteresuje. Ja zaryzykuję, przejdę tutaj i strzelę. Kolejka chłopaków. Okej, udało się. Niedźwiedź pokonany. Będziemy mogli spokojnie zbadać sobie cały ten obszar. Bardzo fajnie. 3 dodatkowe mięsa i kły. No okej. Wyciągamy oczywiście naboje AP z broni. No i ładujemy to, co mamy. Heksogen w tym momencie już mało, no ale on i tak używa w tym momencie pistoletu, więc to nie jest jakiś duży problem. Fidel ma sporo amunicji do strzelby, więc zostajemy nadal przy tym układzie, w jakim jesteśmy. Czyli Fidel strzela z strzelby myśliwskiej. No dobra, podjemy sobie jeszcze tutaj coś, bo ja mam tutaj sporo tych herbatników, więc to wszystko dobrze byłoby zjeść. Okej, to daje promieniowanie, ale też akurat głodny nie jestem w tym momencie. 7-10 zdrowia, okej, dobra, niech będzie. Dobra, coś jeszcze w sumie zjeść. Buraka, no i zdrowie mamy już w tym momencie na maksa. Fidel jest przeciążony. Okej. No dobra, ale czy Fidel jest przeciążony, bo mnie zeszły już efekty? Czy Fidelowi... Nie zeszły mu efekty. No dobra, no mimo że mu nie zeszło, to jest i tak przeciążony. W takim razie zróbmy coś z tym. Przerzucimy parę gratów, żeby zniwelować ten efekt. No dobra, tak będzie w porządku. No i Hutor stoi w tym momencie dla nas otworem. Weźmiemy sobie jeszcze do ręki skaner, żeby na pewno nic tutaj nie pominąć.
No i kurde, wracamy do tego miejsca, gdzie ci ludzie, kurde, trochę z mojej winy zostali zabici. Niestety błędna, szybka decyzja w przekazaniu tej informacji w opuszczonej fabryce zaskutkowało tym, że Dan wysłał zabójców. Ja już nie zdążyłem. Gościu ma starą strzelbę myśliwską. 8-10. Jak to wygląda u Fidela? Dobra, niech on weźmie tą strzelbę i sobie ją porównamy z tym, co mamy w tym momencie w ręce. 8-10 obrażeń, a tu jest 7-13, więc ona jest ciutkę gorsza. Dobra, przerzućmy ją do kogoś innego, bo Fidel jest przeciążony. Ale jak najbardziej warto wziąć. Tutaj tylko pusta manierka. Zarżnęli wszystkich. Kawa. I nic poza tym. Trochę pieniędzy weźmiemy, bo im już się nie przydadzą. Szkowane mięso. No dobrze. Tak patrzę po ścianach, przypadkiem gdzieś tutaj nie wisi coś w myśl tej tarczy, którą jeszcze szukamy. Ale nic takiego nie widać. Zobaczcie, oni nie mają przy sobie totalnie nic. Okej, wodę weźmiemy. No i to by było tyle. Nic specjalnego. Szkoda tych ludzi. No gdzieś tam dalej w głębi duszy jest mi ich szkoda. Jest tutaj jeszcze śmietnik. Możemy go obadać. Też nie wiadomo, czy oni nie mieli w późniejszym etapie gry jakichś questów do zaproponowania. Ta ścieżka dla mnie została już odcięta. Ta cała sytuacja jest dodatkowo jeszcze bardziej tragiczna, gdy weźmiemy pod uwagę ten grób tutaj, nie? Tej córki, która została przez tych gości zgwałcona i zamordowana. To spowodowało, że ojciec tej rodziny zamordował ich. Bez łopaty w rękach sprawy nie będzie. Nie, absolutnie tego grobu ruszać nie będziemy. No dobra. Ważne, że niedźwiedź został pokonany. Mogliśmy sprawdzić tą miejscówkę, zbyt wiele z niej nie wyciągnęliśmy, a co ważniejsze, nie wyciągnęliśmy z niej elementu tarczy, którą wciąż szukamy gdzieś w okolicach Otradnoje. Wracamy w takim razie na mapę świata i ruszamy do opuszczonej fabryki. Kawał drogi, nie wiem, czy uda się tam dotrzeć jeszcze w tym odcinku, bo po drodze pewnie ktoś będzie nas tutaj zaczepiał. No ale jeżeli udałoby się przemknąć w miarę szybko, to oddalibyśmy zadanie Danowi i mielibyśmy kolejną rzecz z głowy. Dobra, a tymczasem mamy złomiarzy. Zobaczmy, jaką gotówką dysponują. Co tutaj robisz, jeśli masz coś na sprzedaż? Dawaj, jeśli nie, wypadł. No niestety, ale ma herbatę, ma kawę. A tym nigdy nie pogardzę. Ma 4 ruble. No i możemy mu wsadzić coś o równowartości 364 rubli. Zobaczmy, jeden pancerz. I jeszcze coś spokojnie mogę dorzucić. Noży mam pełno, więc może
Tak byśmy właśnie zrobili. Jeden nóż. Exogen również ma pełno tych noży. No dobra, niech tak będzie. Herbata, kawa i pieniądze do Rafa. I ja będę się zbierał w takim razie. Żegnamy złomiarzy i lecimy dalej. Przydałaby się karawana. I jakiś karawaniarz z przynajmniej 2000 rubli w kieszeni. Moglibyśmy opchnąć, kurde, te wszystkie graty. Bo tutaj w okolicy raczej nikogo bogatego już nie spotkamy. Z Danem nigdy nie próbowałem barteru. Może również warto by zobaczyć, czy on dysponuje jakąś konkretną gotówką. Jest tam też sporo tych jego oprychów wokoło opuszczonej fabryki. No dobra, dla zaoszczędzenia czasu ja pominę tą walkę, żebyśmy jeszcze w ramach tego odcinka doszli do opuszczonej fabryki i zagadali z Danem. Mamy gościa z plecakiem, zobaczmy, czy ma przy sobie. Aha, to jest ten nasz radosny szatanista, z którym żeśmy gadali dosyć dawno temu. Zobaczmy w barterze, czy on czymś dysponuje. Ma jeden nabój do SKS-a. Czemu by nie? Ma przepisy. Ta notatka może nauczyć się, jak zrobić kastet. Raczej wątpię, że on tutaj ma cokolwiek, co byłoby dla mnie jakkolwiek wartościowe, więc weźmy ten jeden nabój i nie będziemy na niego już tracić jakoś więcej czasu, bo ja z nim przegadałem chyba wszystko, co mogłem. Dobra, tutaj stoją ludzie od Dana. Zacznijmy od niego. Jeżeli ktoś tutaj ma jakiś konkretny pieniądz, to tylko on. Ale zacznijmy od Dania zadania. Przed tobą stoi wysoki mężczyzna w zakurzonym ubraniu. Na jego pasku znajduje się skórzana kabura. Oto i lokalny przywódca gangu. Bandzior rzuca na ciebie szybkie spojrzenie i pstryka palcami. Ach, Raf, co cię tu sprowadza? Przyszedłem złożyć raport. Śmiało. Sprawdziłem dudniący las i odkryłem coś niespodziewanego. No i tak to jest. A jakie są twoje podejrzenia? Okazało się, że las dudni, ponieważ ogromna kolonia insektów, mutantów kopie pod nim swoje tunele. Dan podnosi brew ze zdumienia. Uspokaja się po kilku momentach. Fascynujące, a więc to przez mutanty, a to nowość. Ale to bardziej logiczne niż te bezsensowne historyjki o przedwojennym sprzęcie i podziemnych pociągach. Warto było w końcu się dowiedzieć, co się tam dzieje. Przynajmniej położymy kres tym głupim pogłoskom. Mężczyzna wyciąga plik banknotów i przekazuje tobie. Masz tu. Lepiej późno niż wcale. Twoje pieniądze za podróż. 1300 rubli. Całkowicie zasłużone. Chyba, że chcesz się targować. W takim razie nie zapewniam, że mogę zapłacić pełną kwotę. Nie, nie. Z Danem się targować nie będziemy. Już próbowaliśmy i nigdy z tego nic nie wyszło. Rozumiem. Weź pieniądze. Dan pociera swoją głowę i spogląda na sufit. Przyjdź jutro po nowe zadanie. Jak na razie masz wolne. No dobra, w takim razie ja już pójdę. Rewelacja. 1080 punktów doświadczenia za to zadanie i 1300 rubli. Dziennik został zaktualizowany, zadanie wykreślone. Zanim pójdziemy... No dobra, niestety... Nie pohandlujemy teraz z Danem, bo Dan ma nas w dupie już w tym momencie. Mamy wrócić jutro i tyle. Tutaj barteru nie możemy uruchomić. Jeśli czegoś chcesz, lepiej porozmawiaj z moim szefem. Okej, rozumiem. Do zobaczenia. No dobra. Na pewno wiemy, że Dan będzie miał dla nas kolejne zlecenie, a to jest akurat dobra informacja.
ale o tym będziemy mogli przekonać się jutro. Tak samo nasi bohaterowie w Atom RPG i tak samo wy wszyscy, którzy oglądacie, dlatego że w tym miejscu się zatrzymamy i być może poczekamy sobie do jutra, skoro jesteśmy już w opuszczonej fabryce, to myślę, że odpoczniemy sobie tutaj w następnym odcinku i nad ranem spróbujemy ponownie zagadać do Dana i być może już zarzuci nam kolejnym zadaniem. Dobra, w takim razie, tak jak zwykle, dzięki za wszystkie łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.